Czasem jest tak, że w życiu następują jakieś problemy, kłopoty, zaczynamy pracę, chcemy ją skończyć, a tu kupę kłód pod nóg. Swego czasu zajmowałem się profesjonalnie, zawodowo czarami, magami i tym podobnymi. Od czasu do czasu i mnie dotykały takie kłopoty. Co się wtedy robi? Wtedy trzeba siebie, swoje mieszkanie, swoje biuro odkadzić, oczadzić. Czasem w kościele możecie widzieć, jak ksiądz idzie z takim dzbanem na łańcuchu i z niego się dym wydobywa. Nazywa się to kadzielnica. Też okaza swoich wiernych od złych kłopotów. Oczywiście robi to dobrowolnie. My za to nie płacimy. Coś podobnego, słuchajcie, już dawno, dawno temu nasze prababki i obecnie szeptuchy również polecają, jeżeli mamy jakieś kłopoty. Działa to na 100%, już kilka razy w swoim życiu razem z żoną to robiliśmy i problemy, powiem wam, nie to, że znikały z dnia na dzień, ale się oddalały i nie zbliżały na długi okres czasu. Możemy to wykonać samodzielnie z czterech podstawowych ziół. Te zioła to ziele bylicy pospolitej, potrzebujemy ziele tymianku, do tego rumianek, my mamy własny rumianek, i do tego mięta, też nasza własna mięta. Będziemy potrzebowali również rondelka. Super by było, gdyby ten rondelek tylko i wyłącznie przeznaczyć na ten cel lub na inne podobne magiczne rytuały. Do tego rondelka wkładamy na dno węgiel drzew i podpalamy. Jeżeli nie mamy podpalarki, możecie zobaczyć test tej podpalarki na innym moim filmie, możemy użyć do tego czysty spirytus, polewając ten węgiel drzewny i go podpalając. I podpalamy nasz węgiel, żeby się szybko zapalił. O, to mogę dać do tego filmu. A, to jeszcze powiem. Zobaczcie, już się tutaj żarzy. Wow, jest gorące. Proporcje teraz tych ziół. Z każdego ziela, jakiego mamy, dajemy łyżkę. Żeby od razu wszystkiego nie zużywać, więc dajemy po pół. Ogólnie jest przyjęte, że na średniej, słuchajcie, wielkości mieszkanie, powiedzmy, dajemy jedną łyżkę wszystkiego. Ja tu daję w tej chwili pół. Zaczyna to wszystko już się na tym palić. Troszeczkę do tego mięty, bylicy, tymianek. Nam się to wszystko ładnie już dymi. Dym widzicie, prawda? I teraz co z tym robić? Okadzanie, oczyszczanie mieszkania zaczynamy od drzwi wejściowych. Tak jak i od każdej ściany w prawo, pamiętajmy, że w prawo idziemy, na każdej ścianie tak jakbyśmy na przykład malowali wałeczkiem do ściany. Idziemy w prawo od drzwi wejściowych, w prawo, cały czas idziemy w prawo po wszystkich pomieszczeniach. Dla niektórych, jeżeli to jest dość istotne i w to wierzą, na każdej ścianie możemy zrobić znak krzyża. Znak krzyża jest znany jeszcze przed Chrystusem i wstrzymywał złe moce. Jeżeli to w naszej globalnej podświadomości zostało, skorzystajmy z tego. Na każdej ścianie znak krzyża. I idziemy od drzwi wejściowych w prawo, pamiętajmy, wszystko to troszeczkę trwa i dochodzimy znowu do drzwi wejściowych, żeby zamknąć okrąg. Dobrze by było również, od czasu do czasu trzeba podmuchać, żeby te węgielki się żarzyły, żeby nam w międzyczasie nie zgasło. Ja to robię na szybko, te węgielki, widzieliście, nie do końca się rozżarzyły, żebyście zobaczyli, jak to się robi. I zostawiamy te rozżarzone węgielki, jak już wszystkie pomieszczenia przejdziemy, czy to w mieszkaniu, czy to w biurze, zostawiamy to najlepiej na około 1,5–2 godzin,
co pozwoli temu zapachowi wejść w ściany i poprzednie złe emocje, negatywne czy złe uroki nam wypędzi. Zauważmy czasem, jeżeli ktoś do nas przyjdzie i po tej wizycie dzieją się różne dziwne rzeczy, na przykład kłótnie, niesnaski, nieporozumienia lub też fochy, najprawdopodobniej ta osoba rzuciła na nas urok. I należy takich osób unikać. Są to tak zwane wampiry energetyczne i zawistne osoby. Najlepiej, jak już taka osoba przyjdzie, jakiś czerwony przedmiot przed nią postawić. Czerwony zawsze niweluje. Przecież sami wiecie, czy wierzycie, czy nie wierzycie, stare babcie i nasze matki jeszcze zawiązują na wózkach dla dzieci czerwone wstążeczki. Ot tak na wszelki wypadek. Ale to ma swoje podłoże. Oj, 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 oj. I jak już 2 godzinki to będzie w naszym mieszkaniu sobie wszystko parować, przychodzimy i intensywnie wietrzymy. Im dłużej zapach się utrzymuje, tym jest to lepiej. Bo po prostu te złe energie, nie ma złych energii, te niekorzystne energie dla nas szybciej się wywalają z naszego domu, mieszkania czy też biura. I to by było, słuchajcie, na tyle. Naprawdę, to działa. Cześć. I to macie za darmo.